Jestem Gosi, zapamiętaj, jak padam na rymach, jak sobie tu nabijam, niepotrzebna sensi mira. Dla mnie to jest tylko chwila, która tak szybko nie mija, a nagrałem intro, bo przecież dopiero zaczynam. Jak się z bitem łączę, to flow wychodzi dobrze, nie ma outro, no bo nie końca, to dopiero jest początek. Debiutant łapie progres, więc sprawdź to, chłopcze, jak biała z tą historię, chcę już odciąć bezpowrotnie, posłuchaj tego. I tak między nami to była dziwna znajomość, ale z ambicjami starałem się nie wczuwać, byłem zdystansowany. Napisała, że nic z tego, dwa dni przed walentynkami legły w gruzach moje plany, ale uczę się na błędach. Też nie przejmij inicjatywę, muszę zapamiętać. Weź się spotykaj, nie tylko przy butelkach. Może właśnie przez to moja piękna wizja pękła. Może właśnie przez to moja piękna wizja pękła. A może nie przez to? Remix. Yo! To jest debiutant 2012. Może jeszcze chwilkę posłuchaj Gosiego. Ta znajomość to miało być w końcu coś nowego. Chciałem ją poznać bliżej niż inne, nie pościg. Nie chciałem jak dotychczas znowu szybkiej znajomości. Najpierw przyjaźń, rozmowy niewinnie, ale skończyło się szybciej niż szybki. A szkoda, bo inicjatywa była do wzięcia i czułem, że kurwa był w tym potencjał. No niestety nie wiem, za wolno, za szybko. Chuj, przecież nie ode mnie to tylko zależy. Mogę teraz tylko żałować, że tak wyszło, ale mogło się udać, jakoś nie chce mi się wierzyć. Teraz to nieważne, no bo to takie bezsensowne było, kiedy wpadałem, wyciągałem cię na siłę. Zdaję sobie sprawę, że pewnie cię to męczyło, ale drugi raz już się tak nie pomylę. No bo uczę się na błędach. Trzecia zwrotka, chyba będzie ostatnią. Ziobel przecież miało to odejść bezpowrotnie. Wcześniej jak myślałem, no to było smutno troszkę. Ale teraz? Jest naprawdę dobrze. Muszę to uwierzyć, to przepraszam, że wspominam. Ale naprawdę, byłaś wyjątkowa. To nie była pierwsza, lepsza dziewczyna. Mimo że znajomość nasza to był zajebisty spontan. Poznaliśmy się chyba po koncercie w Alibi, jak z Magierem tam. Rozpalałem mikrofon, patrzyłem na publiczność, a mój wzrok nie chybił, wyglądałaś ślicznie. Od razu wpadłaś mi w oko. Wyciągnąłem cię na spacer, okazałaś się super, tak mogło być między nami chyba. Ja na początku czegoś bałem się w sumie, ale chciałem cię najlepiej to codziennie widywać. Widywaliśmy się krótko, ale trzeba oddać props, więc oddaję props i znikam stąd bezpowrotnie.